Proszę Państwa, dzisiaj w związku z cyklem co nowego w kalendarzu liturgicznym Kościoła porozmawiamy sobie o takiej postaci, która się nazywa Francesco Forgione, bardziej znany jako Ojciec Pio. A to dlatego, że zbliża się wrzesień, a jest to właśnie miesiąc Ojca Pio, tak samo jak jest, powiedzmy, październik miesiącem oszczędzania. A sierpień miesiącem abstynencji alkoholowej. Tak. A tego nie wiedziałem. A to jest ogłaszane rokrocznie przez episkopat w Polsce. No to tak, notabene. Powiedzmy, że nie usłyszałem tego, co powiedziałeś. Będę dalej świętował sierpień tak jak co roku. A wrzesień to miesiąc Ojca Pio w Kościele i dlatego z tej okazji porozmawiamy sobie o tej postaci. Ze mną dzisiaj jest Radek Czernecki, jak zwykle. Radku, powiedz, kim to był ciekawym ten pan? Na początek może, Grzesiu, dodam taką rzecz, że są trzy daty bardzo ważne związane z tym świętym, którego kanonizował inny święty, Jan Paweł II, zresztą w bardzo szybkim tempie, ale to tak na poboczu ta informacja jest. Po pierwsze, w dniu 4 września po raz pierwszy i ostatni, mówię w swoim życiu, bo on w zasadzie nie opuścił nigdy progów tego klasztoru w San Giovanni Rotondo, Ojciec Pio, przekroczył właśnie te progi tego klasztoru i jest z nim bezpośrednio związany przez całe życie. W dniu 23 września, to jest rocznica śmierci Ojca Pio, natomiast w dniu 27 września, to jest może mniej ważna rocznica, ale dla katolików i wielbicieli Ojca Pio, on wtedy przyjął bierzmowanie. Jeszcze w uzupełnieniu, 20 września jest rocznica pojawienia się stygmatów, ale tych nie pierwszych, tylko tych drugich, tych w 1918 roku. Tak, czyli to też, czyli to też jest bardzo ważne. Czyli wrzesień miesiącem Ojca Pio. Bezwzględnie. Dlaczego jest takim ważnym? Ojciec Pio jest, można powiedzieć, taką egzemplifikacją właśnie religijności takiej manifestacyjnej, ludowej. To jest południe Włoch, gdzie święci są praktycznie częścią każdej rodziny. W domach stoją figurki świętych. Ludzie ich traktują jak członków własnej familii. Ale z tym się wiąże się wiele takich kontrowersji, o których później powiemy. Ja nie będę mówił może teraz o stygmatach, o pewnych perypetiach, które są związane z Ojcem Pio, ale to w dalszej może rozmowie pokażemy, jak sam Watykan i papieże, którzy są ponoć nieomylni w sprawach wiary, jak się wypowiadają ex cathedra, zwłaszcza o sprawach religijności, jak się różnili i to w ciągu, powiedzmy, 30 czy 40 lat. Przybliżmy może w związku z tym tę postać, bo musimy wiedzieć, o kim to mówimy. Ja jako mały chłopiec w kościele usłyszałem o Ojcu Pio, że to jest postać bardzo, bardzo, bardzo święta. Jeszcze nie był ogłoszony wtedy świętym kościoła, ale już ksiądz mówił, że to jest ktoś bardzo święty, ponieważ on nie tylko uzdrawia, ale wskrzesza zmarłych. Ksiądz opowiadał mi historyjkę, nam, dzieciom, historyjkę o tym, jak to pewna matka przyjechała z martwym niemowlęciem do niego, tam do San Giovanni Rotondo. I już w drodze dziecko łkało, prawda, a jak już dojechało na miejsce, to dziecko się okazało, że nie jest martwe, tylko śpi po prostu. Jeszcze był taki cud, że mała dziewczynka z Sycylii, która urodziła się bez agałek oczu, czy bez źrenic, gdy tylko postanowiła pojechać do Ojca Pio, to już w drodze zaczęła trochę widzieć, a jak dojechała, to okazało się, że widzi świetnie, ma zresztą do końca życia potem miała świetny wzrok. Za wstawiennictwem Ojca Pio takie to cuda się odbywają, ale to nie tylko. Ojciec Pio dokonuje różnych cudów, na przykład bilokacja pojawia się w wielu miejscach jednocześnie. Pojawiał się, bo wtedy, kiedy już o tym ksiądz mówi, to już ojciec Pio nie żył, ponieważ zmarł w 1967 roku.
i tylko pamięć o nim trwała i kult się rozwijał. Ale co jeszcze o nim można było powiedzieć? O tym, że lewitował, że potrafił czytać w myślach, potrafił uzdrawiać i wskrzeszać, to o czym już mówiliśmy. Posiadał jeszcze w dodatku co jeszcze potrafił robić? Potrafił przechodzić przez mury. W ogóle wszystko, cokolwiek tylko możemy sobie wyobrazić, co człowiek może cudownego uczynić, to ojciec Pio czynił. Włącznie z na przykład tym, że pachniał kwiatami, fiołkami. Ale to podczas przechodzenia przez ściany wszedł w tę ścianę i po nim został tylko zapach fiołków. Co jeszcze potrafił? Potrafił na przykład czytać listy, nie otwierając tych listów. A jak nawet do niego taki list przyszedł, a przychodziło dużo listów onego czasu do niego, to on te listy, jak widział jakiś list, że jest nieważny, że treść jest byle jaka, to je w ogóle wyrzucał. I tego typu czyny były jego udziałem. Postać wspaniała. Urodził się w Petrelcinie, jak to wiadomo. I jako mały chłopiec, zamiast bawić się w różne łobuzerskie rzeczy, to mały Francesco budował sobie małe ołtarzyki, strugał sobie krzyże z gałązek, stawiał te krzyże i modlił się przy tych krzyżach. A także zadawał sobie pod pokutę, czyli różne cierpienia, różne rany kłute, a także lubił spać na przykład na gołych kamieniach, na posadzce. I tego typu rzeczy. Już było wiadomo, że będzie księdzem. Postanowił jako dziecko, nawet jeszcze ledwo zaczął chodzić na dwóch nogach, to postanowił, że będzie księdzem. No i tak się stało. Poszedł na księdza. Wstąpił do zakonu. Wstąpił do zakonu kapucynów. Tak. A to przypadkowo akurat kapucynów, bo kapucyni to jest taki zakon, prawie jak franciszkanie. To jest taki zakon, który się wydzielił z franciszkanów. To są tacy franciszkanie o trochę luźniejszej formule. O trochę luźniejszej regule. I no tam już mniejsza z tym, jak on do tych kapucynów wstąpił. W każdym razie niedaleko jego miejscowości był klasztor w miejscowości San Giovanni Rotondo. Tam w końcu trafił do tego klasztoru i właściwie w tym klasztorze spędził całe życie. Z wyjątkiem krótkich chwil, gdzie był powoływany do wojska. Ale w wojsku okazało się, że nie nadaje się zupełnie do tego fachu, gdyż jest chory na wszystkie możliwe choroby, jakie wówczas świat znał. Gdyby znał ten świat choroby inne, na przykład takie, które teraz występują, to pewnie też miałby te choroby. Nie wiem, czy te choroby trzeba wymieniać, ale z takich poważniejszych to była to na przykład był tyfus. Był chroniczny nieżyt jelit, prawda? Z takich bardziej takich przepuklinę miał. No nie chcę wszystkiego wymieniać, bo nie chcę zadręczać ludzi opowiadaniem o chorobach, ale miał różnych pełnomocnictw, czyli był chory fizycznie, a także psychicznie. No w sumie o tych dolegliwościach psychicznych ojca Pio krążą może nie tyle legendy, co różne są zdania. I to nawet osób o wiele wysoko bardzo postawionych w kościele. Zresztą jak każdy mistyk, bo to trzeba powiedzieć, że ojciec Pio był mistykiem, zupełnie inaczej patrzył na rzeczywistość, jak wszyscy mistycy zresztą. Ojciec Pio uważał, że ma bezpośredni kontakt z Panem Bogiem, a na pewno z Duchem Świętym. Co zostało... Już to samo. No nie do końca. Nie do końca. Te jego stwierdzenia spowodowały, że w pewnym okresie jego przełożony biskup z Manfredonii doniósł na niego do świętego oficjum, czyli no powiedzmy ówczesnej inkwizycji, powiedzmy jakby to było 200 lat wcześniej, a dzisiaj to jest kongregacja do spraw doktryny wiary, którą swego czasu kierował późniejszy papież Benedykt XVI, kardynał Ratzinger. No i święte oficjum zajęło się oczywiście tą sprawą. Bo to też nie ma tak w kościele, to nie może byle zakonnik czy byle ksiądz rozmawiać bezpośrednio z Panem Bogiem. No przecież to jest niemożliwe.
Tak, ale w dodatku kongregacja i w ogóle Watykan został powiadomiony, ponieważ przez grupę wiernych, która no, określiła się jako grupa wiernych z San Giovanni Rotondo, która doniosła o pewnych niecnych praktykach, które się odbywają w tym oto klasztorze. Takie praktyki, że no wiadomo, te wszystkie cuda, które robi ojciec Pio, ale on robi to za sprawą innych braci z tego zakonu i oni go tam namawiają do tych różnych rzeczy, prawda, przedstawiają go jako kogoś takiego cudownego po to, żeby przychodzili wierni, modlili się, a za tym idą przecież poważne korzyści. Ale to jeszcze nie było najgorsze. Najgorsze było, że padła taka informacja, Watykan dowiedział się o takiej informacji, że wewnątrz zakonu kapucynów w San Giovanni Rotondo powstał wewnętrzny zakon kobiecy, zwany zakon 12 cór. Było to grupa kobiet, która mogła tam wchodzić w każdy zakątek tego zakonu, co nie jest zwykłą rzeczą w zakonach, prawda? Męskich zwłaszcza, prawda? Padło bardzo dużo zarzutów o to, że Franciszek ma kontakty z kobietami młodymi. Nie tylko Franciszek, Francesco. Mówimy tu o ojcu Pio, bo tak. Trzeba powiedzieć, że to jest ta sama osoba, prawda? Więc Franciszek Forodziony, znany pod pseudonimem ojciec Pio, ma te kontakty z tymi kobietami. Ten zakon wewnętrzny, sam fakt, że on istnieje, to już jest coś niestosownego. Zwłaszcza biskup Pascal Gagliardi był szczególnie wrażliwy na tym punkcie i postanowił coś z tym fantem zrobić. Mamy tutaj rok 1918, powiedzmy 1919, to jest ten czas mniej więcej. I doszło do tego, że biskup zakazał ojcu Pio odprawiać mszy, spowiadać, uzdrawiać i pokazywać stygmaty. Bo jeszcze nie powiedzieliśmy o stygmatach. Właściwie najważniejszą rzeczą to były stygmaty. Stygmaty, czyli co to są stygmaty? No to znaki z greckiego języka, można powiedzieć. Są znaki, które pojawiały się na w niektórych miejscach ciała ojca Pio. One pierwszy raz wystąpiły w 1911 roku, jak miał 24 lata, ale kiedy już miał lat 30-31, w 1918 roku, właśnie w wrześniu, wystąpiły po raz kolejny i to już w takiej bardzo ostrej formie. Gdzie miał co to są w ogóle te stygmaty? Otóż to są rany w niektórych miejscach. W tych miejscach, gdzie Jezus Chrystus wisząc na krzyżu też takie rany miał. A więc na dłoniach jedna, druga, na nogach, na stawach skokowych 3-4 i gdzieś tutaj. Powiedzmy, na torsie. No teraz zastanawiając się, gdzie te stygmaty powinny być, to się okazuje, że wcale nie w tych samych miejscach, gdzie ojciec Pio miał. Ponieważ wiemy dobrze, że rany, które miał Jezus na krzyżu, jeżeli przyjmiemy, że Jezus jest postacią historyczną w ogóle, ale tak jak to uznaje Kościół, to były na nadgarstkach oraz w prawym boku dokładnie. Skąd to wiadomo? No wiadomo to z całunu turyńskiego, bo na całunie turyńskim jest to dokładnie pokazane. Zresztą, gdyby w tym miejscu było przykuwane ciało, ono by się nie utrzymało tego ciała, to tu są zbyt miękkie tkanki. Więc te stygmaty Jezusa, jeżeli one były, to one były w nadgarstkach. Ojciec Pio miał je na dłoniach. I teraz można powiedzieć, w jakim celu Pan Bóg objawia rany, czyli stygmaty, nie w tych samych miejscach, gdzie one faktycznie występowały. A tam, gdzie ojciec myślał, że one powinny wystąpić. Prawda? Poza tym te stygmaty miały by trwać przez całe 50 lat. No i jak ojciec umarł, ojciec Pio, to te stygmaty nagle znikły. I to jest bardzo ciekawe, dlaczego te stygmaty znikły. No i Watykan pod wodzą znanego nam biskupa rozpoczął śledztwo. Skąd te stygmaty są? No i okazało się, że zaczęto badać, pytać. No i dotarł Watykan do takiej Marii de Vito, aptekarki z miejscowości Foggia. To jest miejscowość powiatowa, powiedzmy, w stosunku do San Giovanni Rotondo. I ta aptekarka zeznała, że któregoś razu ojciec Pio przyszedł do niej z flakonikiem, z taką fiolką,
właśnie no, ze słoiczkiem takim małym i poprosił o przekazanie jej z apteki pewnej ilości fenolu. Maria De Vito miała przekazać, zeznała przynajmniej przed komisją watykańską, miała przekazać kwas karbolowy, czy karboksylowy, bo to się różnie nazywa, znany pod nazwą fenol. Czyli to jest to bardzo ostra, żrąca substancja, która zwłaszcza w formie stężonej ma własności antyseptyczne i w kontakcie ze skórą powoduje rozdrażnienie i rany. No i ta kongregacja doszła do wniosku, że to jest przyczyna tych stygmatów, prawda? Mistyfikacja. Czyli to jest mistyfikacja. No oczywiście ojciec Pio tłumaczył, że to jest potrzebne do dezynfekcji igieł, ponieważ on jako człowiek bardzo schorowany musi brać często zastrzyki. No i teraz słowo przeciwko słowu. Tak czy tak, ta substancja w jego celi w klasztorze była. I do czego jej stosował, czy do igieł, czy do stygmatów, czy do tego i do tego, to już tego nie wiemy. W każdym razie natura tych stygmatów była też trochę dziwna, ponieważ on bardzo rzadko pokazywał te stygmaty, właściwie nie chciał pokazywać tych stygmatów ojciec Pio. Chował je pod rękawiczkami z obciętymi palcami i były to rękawiczki i ja tam mam stygmaty, prawda? Tutaj mam też, ale nie widać. Ale chcę dodać Państwu i Tobie Grzesiu taką rzecz, że te mitenki, bo to są mitenki, rękawiczki bez palców. Takie kolarki, jak kolarzem. O, na rower. To one są, o ile ja dobrze pamiętam, w tej chwili bardzo ważną relikwią. Nie tylko to. Każdy szczegół jego habitu, jego ubrania zostały po śmierci, jego wszystkie ubrania zostały poczłonkowane na paseczki, na kawałeczki tkanin. I to jest tkanina ojca Pio. I ona, ta tkanina uzdrawia. Należy tylko się pomodlić do tej tkaniny i ona uzdrowi. Ale to, co Krzysztof powiedział, to jest niezwykle istotne. I chciałbym Państwu zwrócić uwagę na ten właśnie fakt. Słowo przeciwko słowu. Otóż wiemy, że Jan Paweł II kanonizował ojca Pio. Był wielkim, można powiedzieć, admiratorem tego kultu. Ale cofnijmy się do początku lat 60., gdy w Watykanie urzęduje Jan XXIII. Znamy go, papież bardzo krótko, ale papież, którego pontyfikat trwał tylko 5 lat, ale jest bardzo decydujący, bo on właśnie między innymi zainicjował Sobór Watykański II, który starał się Kościół w jakiś sposób przystosować do współczesnego świata. Jan XXIII zdecydowanie negatywnie wypowiadał się o ojcu Pio. Jan XXIII w czasie swojego pontyfikatu i wcześniej, jak był jeszcze patriarchą Wenecji, nigdy nie odwiedził diecezji Manfredonia, gdzie urzędował, tak możemy powiedzieć, ojciec Pio i gdzie ten kult jego już wtedy był kolosalny. Z tego, co ja się spotkałem, to Jan XXIII używał takiego sformułowania, że ojciec Pio jest normalnym oszustem. Tak, ogromnym oszustem. No, oszustem. Tak, oszustem, tak. Słowo oszust padło z ust papieża. Tak. I że on, i dlatego między innymi biskup Manfredoni no, nie dostąpił wizyty papieża Jana XXIII na swojej diecezji. Bo Jan XXIII wbrew pozorom był, możemy powiedzieć, racjonalnym człowiekiem i on wszelkiego tylko typu mistyczne zawirowania zdecydowanie oddalał. Tak by można delikatnie powiedzieć. I to, co ty mówisz, Grzesiu, też, że to słowo oszust w stosunku do ojca Pio padło, ja się spotkałem, że takie słowo padło przynajmniej 4 razy w oficjalnych kontaktach papieża z hierarchią kościelną. Mm-hmm. Tak, jeszcze wypowiadał się w podobny sposób Agostino Gemelli, słynny z tej kliniki, gdzie leczył się wiadomo kto, tak. W klinice Gemelli, tego Gemellego właśnie. Więc ten Agostino Gemelli mówił o ojcu Pio. Ja
pozwolę sobie, Państwo pozwolicie też przeczytać z karteczki, bo mamy napisane to, jak to powiedział dokładnie, żeby czegoś tutaj nie przekręcić. Otóż ojciec Pio jest ignorantem, samookaleczającym się psychopatą, który żeruje na ludzkiej łatwowierności. Rozjątrza swe rany przy pomocy środków chemicznych, a ponadto łamie śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. To chodzi o czystość, to mówiliśmy o tych 12 córach. Posłuszeństwa, to wiadomo, bo nie słucha biskupa, a ubóstwa, no znane były, znane, no trudno machinacje powiedzieć, ale machinacje finansowe związane z budową kliniki w San Giovanni Rotondo, kliniki pocieszenia czy uspokojenia, nie wiem, to trudno jest nazwać tę klinikę, bo to z włoskiego. Klinika, gdzie powstała duża klinika w tym mieście dla ludzi chorych, cierpiących, rzecz pożyteczna, ale pieniądze, które tam poszły z ONZ-u na to, były niestety, ale no, wydawane w sposób trudny do takiego sprawdzenia. Delikatnie mówiąc, część została zdefraudowana. Tak jest. A wiadomo, że kapucyni ślubują ubóstwo, prawda? Tak. I tutaj jak można milionami dolarów zarządzać, prawda? I ślubować. Papież Pius XI zwolnił akurat z tego obowiązku ojca Pio, ale to powiedzmy nie szkodzi w tym, żeby stwierdzić, że oszustwa finansowe no, bądź były, bądź są poważne oskarżenia o takie oszustwa finansowe. O tym, co ty, Grzesiu, mówisz, i to jeszcze trzeba powiedzieć, że Jan XXIII, o którym wspomniałem już, zdecydowanie piętnował również te, jak to jest w kilku dokumentach, niestosowne kontakty z młodymi kobietami. I takie stwierdzenie również padło bodajże chyba raz czy dwa razy z ust papieża. Dlaczego o tym mówię? Bo zastanówcie się Państwo. Papież, który ex cathedra coś ogłasza, jest nieomylny. Jak to jest, że jeden papież mówi takie rzeczy, a za 30 czy za 35 lat inny papież kanonizuje takiego człowieka i ten człowiek jest wzorem osobowym. A dodam jeszcze, że papież Pius XI, on powiedzmy do roku 1933, ciekawa data, bo akurat podpisanie konkordatu z Hitlerem. Do tego czasu ojca Pio też sekował, poza jego pontyfikatu były te wszystkie prześladowania ojca Pio. Natomiast od roku 1933 wręcz odwróciło się wszystko i zaczęło mu pozwalać nam. Znowu mógł obserwować mszę, znowu mógł podchodzić do okna, bo on w ogóle nawet do okna nie mógł podchodzić, takie miał straszne restrykcje. W ogóle miano go z tego klasztoru zabrać gdzieś, ale lud miejscowy, bogobojny, nie zgodził się. Doszło do zamieszek i nawet chciano go potajemnie w beczce wina wywieźć, ale stwierdzili, że jak wywiozą, a miejscowi sprawdzą, kto tam wjeżdża i wyjeżdża. Jak się okaże, że jednak to będzie rewolucja po prostu. Więc postanowił, że tam niech zostanie ten ojciec Pio, niech sobie tam o tym, uzdrawia. Co ty, Grzesiu, mówisz, przypomina mi się w takim razie niektóre informacje z polskich wiosek, gdzie jest, jest wiadomość, że ksiądz jest oskarżony, powiedzmy, o molestowanie dzieci i przyjeżdża ekipa telewizyjna, żeby porozmawiać z tym księdzem, a parafianie własną piersią tego księdza bronią, bo to jest nieprawda. No nie może tak być. Nie może, prawda? Oni wiedzą lepiej. Oni wiedzą, to jest sytuacja bardzo podobna. Tak. Ale ci przerwałem, także... Nie, bardzo w porządku, bo to jest taki poboczny temat, ale dobrze jest czasami poboczny temat też wrzucić. Na przykład taki poboczny temat jak spotkanie ojca Pio z Karolem Wojtyłą, znanym bardziej pod pseudonimem Jan Paweł II. I tu przy okazji chciałbym Państwu troszeczkę wytłumaczyć się z takiej formy przedstawienia Jana Pawła II. Nie wiem dlaczego, ale często, gdy się w ten sposób mówi, że to Karol Wojtyły znany jako pod pseudonimem, to brzmi nieładnie i niegrzecznie. Nie wiem dlaczego, jak się mówi Józef Dżugaszwili, znany pod pseudonimem Stalin, no to nikt się nie oburza, wszystko jest w porządku. Albo Jan Kowalski, gdzieś tam idący po ulicy, znany pod pseudonimem Długi, prawda? To nikt się mówi, no tak się mówi. Natomiast jeżeli się powie Karol Wojtyła, znany bardziej pod pseudonimem Jan Paweł II,
wzbudza to niechęć, odrazę, wręcz zażenowanie. Jak tak można powiedzieć o świętym człowieku? Otóż my, ateiści, no, wcale nie musimy z taką nabożną czcią wyrażać się. I śmiało możemy powiedzieć, że Jan Paweł II to jest pseudonim Karola Wojtyły, który sobie przebrał, bo żeby być bardziej rozpoznawalny. Zwłaszcza, że święty to jest pewien wzór osobowy dla wiernego. Ja nie, my dlatego między innymi o tym rozmawiamy, Grzesiu. Właśnie. I teraz o świętym Janie Pawle II musimy sobie porozmawiać swego czasu, bo to w kontekście tego, o czym mówimy, o ojcu Pio, to jest niezwykle interesujące. Możemy przypomnieć wtedy spotkanie ojca Pio z Janem, z Karolem Wojtyłą. Tak. Miało ono miejsce w 1947 roku i podczas tego spotkania podobno ojciec Pio przepowiedział, że Jan Paweł II będzie papieżem. Z tym, że ta informacja ujrzała światło dzienne już jak Jan Paweł II był papieżem. Gdyby wcześniej o tym było powiedziane, to wtedy można by powiedzieć, no przewidział, prawda? No. Ale z przepowiedniami tak jest, że one się zawsze pojawiają, się pojawiają czasami też przed z danym zdarzeniem przepowiadanym i się czasami nawet sprawdzają. Z tym, że te, które się nie sprawdzają, są zapominane, a te, które się sprawdzają, są przypowoływane, że ta przepowiednia ukazała się dopiero po tym, jak Jan Paweł II został papieżem, czy Karol Wojtyła został papieżem. I takie miejsce, spotkanie było, ale potem Jan Paweł II już znał ojca Pio, więc w roku 62 bodajże wystosował, w latach 60. wystosował list do ojca Pio z prośbą o to, aby uzdrowił jego znajomą Wandę Połtawską, ponieważ ta chorowała na raka. Ledwo list doszedł do ojca Pio, a Wanda Połtawska wyzdrowiała z raka i lekarze zadziwieni nie wiedzą, jak to się stało, że wyzdrowiała. Nie wiem, jak to skomentować, ale pewnie cud. No, po prostu cud. Ewentualnie ów rak nie był taki złośliwy. I zdarzają się takie sytuacje, że organizm wytwarza takie przeciwciała, że... Tylko pytanie jest takie, po co program, światowy program walki z rakiem, jak przecież można się pomodlić do ojca Pio i problem raka, czy innych chorób zostanie rozwiązany. No wiesz, dlaczego tylko w tym przypadku ojciec Pio zdrowy, a innych? No ale to tylko by dotyczyło wiernych katolików. A co z ateistami na przykład, jakby zachorowano? Ateiści, no to już po nich, że ateiści, sam fakt, że są ateistami, to już są częścią cywilizacji śmierci, więc po co im to uzdrowienie z raka? Ale wracając... Ale jakby tak, chociaż tych katolików i to bardzo głęboko wierzących, to też by trochę... Też by nie trzeba było paru szpitali i duże oszczędności. Można było na przykład program 1000 plus zrobić. To nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ale wracając do ojca Pio. Dziwnym zbiegiem okoliczności to właśnie patriarchowie z Wenecji mieli, z północy Włoch, mieli taki dziwny stosunek do ojca Pio, bo ten papież Jan Paweł I, Albino Luciani, który również był patriarchą Wenecji, czyli jak to można powiedzieć, spadkobiercą Jana XXIII, w czasie tych 33 dni krótkiego pontyfikatu również o ojcu Pio wyraził się, o ile ja wiem, bardzo negatywnie. Czym to wytłumaczyć? Może dlatego, że ci właśnie Włosi z północy są trochę inni niż Włosi z południa i im trochę uwiera taki południowo-włoski, manifestacyjny, zbliżony do polskiego katolicyzm, który no, bazuje właśnie na jakichś takich cudach, dużej ilości świętych. No przy okazji, ale oczywiście i przy okazji dziwnie, że ten lud jest tam taki rozmodlony, tak dużo jest tych kościołów. Te kościoły kapią złotem, różnymi wotami. To akurat tam ma siedzibę od wielu, wielu lat. Różne mafie, Kamory. To przypadek. Chyba tak. Albo szatan tam zagościł i którego jeszcze nie zwalczono. Tak. Podobno właśnie rany, które i cierpienia, które ojciec Pio
miał, są wynikiem działalności szatana. To diabeł cały czas go gnębił przez całe jego 79-letnie życie. I te wszystkie upokarzenia, te wszystkie choroby, które tam były, są z dziełem szatana, który w jakiś sobie sposób ulubił akurat tego. I jest realny. Chłopca. Jest realny w naszej rzeczywistości, dlatego jest mowa o cywilizacji śmierci. No bo szatan to jest śmierć. Tak, tak. No, tak czy tak, ojciec Pio to postać, która generalnie rzecz biorąc była przez Kościół dosyć prześladowana. Z małymi wyjątkami, takimi jak właśnie Pius XI po roku 1933 i Pius XII później. Z tym, że rok 1933 to też ciekawe, ponieważ i ten konkordat z Hitlerem, ponieważ ojciec Pio był również posądzany o sympatię do faszyzmu. Dobre relacje z Mussolinim i wypowiedzi, które świadczyły o tym, że popierał faszyzm. No, to jest jedna z wielu kontrowersji. Tak czy tak, długo po śmierci nie był kanonizowany, nie był beatyfikowany. Dopiero w roku 99 został beatyfikowany i to wyraźnie pod naciskiem społeczności, która domagała się tego. Dlatego, że ojciec Pio był to człowiek o niezwykłej duchowości, religijności. Prawda? On był taką powiedzmy uosobieniem takiej prawdziwej pobożności. Takiego wzoru, na jaki Kościół chciałby się powoływać, a jakim Kościół nie jest, bo znamy Kościół katolicki, wiemy, że od takiej pobożności i bogactwa duchowego to jest naprawdę daleko temu Kościołowi. Ale wystarczy postawić takiego ojca Pio i patrzcie, nie patrzcie na nas, że my tutaj Mercedesami jeździmy sobie gdzieś tam, prawda, i obracamy ziemią, mamy ustawę dobrą teraz, prawda. No to patrzcie sobie na ojca Pio i patrzcie, to jest właściwy Kościół. Czyli postawić sobie taką figurkę, to znaczy, że już sami nie musimy tacy być, bo możemy robić co chcemy. I tak ludzie będą myśleć, że ojciec Pio. Pod naciskiem tych ludzi, którzy tę postać uduchowioną chcieli widzieć jako świętą, Jan Paweł II, który, jak wiemy, był producentem świętych, wyprodukował więcej świętych niż wszyscy papieże przed Janem Pawłem II, co nie jest faktem powszechnie znanym. I na fali tej właśnie produkcji świętych wyprodukowano świętego ojca Pio. Do tego, aby zostać świętym, potrzebny jest cud. I na przykład Jan Paweł II został świętym, ale cud, jaki musiał wykazać Jan Paweł II, był co najmniej wątpliwy. Otóż jedna z zakonnic 3 miesiące po śmierci Jana Pawła II pomodliła się do niego o uzdrowienie i wyzdrowiała. I uznano, że to jest cud, który spełnił Jan Paweł II 3 miesiące po swojej śmierci. Natomiast jeżeli chodzi o cuda ojca Pio, to świadków na ziemi tych cudów było tysiące, a Kościół tych cudów nie chciał uznać. Jak to możliwe, że taki cud jeden, Jana Pawła II, bardzo kontrowersyjny, przeszedł, a tamte przez wiele lat nie mogły przejść, aż okazało się politycznie potrzebne, aby taka postać została świętym. I rzeczywiście ojciec Pio w roku 2002 został świętym. Bardzo szybko, od beatyfikacji. Tak, to już było potem ekspresowo, natomiast od śmierci w 1967 roku, no, przez 30 lat Kościół wspierał się, żeby absolutnie nie robić. To, o czym ty, Grzesiu, mówisz, to jest też związane z tą ekspresową produkcją świętych za czasów Jana Pawła II. Tam nastąpiła zmiana prawa kanonicznego dotycząca beatyfikacji i kanonizacji. Nie będziemy się zagłębiać, bo to nie jest meritum naszej rozmowy. Zniesiono tylko, i to na wyraźne polecenie Jana Pawła II, taką funkcję tak zwanego adwokata diabła. Jeden z księży wyznaczony, to przeważnie był zakonnik i przeważnie to był albo jezuita, albo dominikanin, wykazywał w czasie procesu błędy, które stoją na przeszkodzie uznania tej osoby za świętego, bo to jest wzorzec osobowy. Jak żeśmy tu rozmawiali, to takich elementów w życiu ojca Pio było mnóstwo. I te wszystkie argumenty były wyświetlane podczas procesu kanonizacyjnego, ale wszystkie te dokumenty, wszystkie zeznania, wszystkie dowody zostały oddalone, włącznie z zeznaniem aptekarki Marii De Vito, uznane jako niewiarygodne. No tak czy tak,
Proszę Państwa, może zróbcie sobie taki test. Popytajcie się swoich znajomych katolików, co sądzą o ojcu Pio i zobaczcie, jaka jest reakcja. Takie pytanie, co sądzicie o ojcu Pio? Kto to był ojciec Pio? Ja jestem przekonany, bo sam taki test już wykonałem, gdy się tylko wspomni to imię, no to ci pytani stają się jakby zupełnie inni, promienieją swoją religijnością i takim namaszczeniem, mówiąc, że to postać święta, wspaniała i no, wszelkiej czci godna. Ale gdy się zagłębicie dobrze, zwłaszcza jeżeli przeczytacie jedną książkę tylko, bo tylko jedna książka krytyczna, można powiedzieć, wyszła, to jest Sergio Luzzatto, napisał tę książkę, to gdy się dobrze przyjrzymy tej postaci, to się okaże, że jest to człowiek, którego Jan XXIII, więc papież, nazwał oszustem, więc tym bardziej my, ludzie sceptyczni i krytyczni wobec tej postaci, możemy śmiało powiedzieć, to był oszust. To był oszust i teraz, czy on był oszustem z premedytacją, bo chciał zarobić na tym, czy mieć kontakty z kobietami, czy być sławnym, bo on w pewnym momencie swojego życia, już pod koniec, stał się celebrytą. Chętnie udzielał wywiadów, prawda? Na początku nie, ale potem chętnie się, prawda, dawał filmować, rozmawiał, był to człowiek bardzo... Czy on dlatego chciał to wszystko robić? Czy po prostu rzeczywiście wszystko go bolało i cierpiał strasznie i miał te wszystkie choroby możliwe? Nie wiemy, jaka była przyczyna tego. Natomiast gdy powiemy, że był oszustem i ktoś nam zarzuci, że jesteście, no wy paskudni ateiści, jak możecie o takim świętym powiedzieć, to przepraszam bardzo, ale papież Jan XXIII, znany i znaczący papież, tak właśnie powiedział. To jest zwykły oszust. Tak samo Agostino Gemelli, ten z tej kliniki, to on też twierdził, że jest to oszust, w dodatku paskudny, bo żerujący na niskich instynktach ludzi. W związku z tym można powiedzieć, że takim człowiekiem, czyli oszustem, słowo oszust przy ojcu Pio, moim zdaniem, jest jak najbardziej uzasadnione. Ja może bym jeszcze dodał tylko taką sprawę tego właśnie sceptycyzmu, który mają wnieść te nasze rozmowy, Grzesiu, do Państwa świadomości, czy takiej refleksji, że najbardziej drastyczne, tak jakbyśmy powiedzieli, określenie padło z ust Jana XXIII, ale również trzeba powiedzieć, ja o tym przypominałem, że Jan Paweł I również sceptycznie się wyrażał, a Paweł VI, który był po Janie XXIII, a przed Janem Pawłem I, zachowywał, jak to określają, daleko posuniętą ostrożność co do w ogóle jakichkolwiek wypowiedzi na temat tak. Ojca Pio. Tak, także trzech papieży jak praktycznie. Jak jeszcze biskupa Galieriego przypomnieli, tak. to jest całkiem, znaczy było tych sceptyków było znacznie więcej. Zresztą w tamtych czasach, kiedy się wybuchła sprawa tego fenolu, sprawa była głośna we Włoszech i no, było wiadomo, że to taki święty nagle okazał się, no to oszust z tym fenolem. Tylko, że chodzi o to, że ci ludzie już dawno umarli i ta zła fama razem z tymi ludźmi odeszła i pozapominano. Następne pokolenie już nie pamiętało tego oszustwa i z taką nabożną czcią tego świętego wspomina. Ja bym tu jeszcze wspomniał o literaturze. Otóż na temat postaci ojca Pio jest dużo książek, natomiast wszystkie są to książki chwalące, są to hagiografie. Są to książki chwalące ojca Pio, najczęściej pisane przez czy duchownych katolickich, czy w ogóle katolików, czy działaczy katolickich, czy dziennikarzy. Takim, można powiedzieć, bardziej wiarygodnym moim zdaniem jest Sergio Luzzatto. Dlaczego? Dlatego, że to jest dziennikarz śledczy, który bardzo dobrze przebadał tę postać i niestety dostał za swoje, ponieważ wytoczono mu proces o zniesławienie. Tam jest taka grupa, stowarzyszenie, grupa działaczy przeciwko prześladowaniu chrześcijan, katolików. Wytoczyła mu proces o zniesławienie i gość miał duże problemy. Dzisiaj nie udziela wywiadów. Na pytanie, czy może coś powiedzieć na temat tej książki, mówi, że nie chce o tym rozmawiać, absolutnie ucina wszelkie rozmowy i mówi, że ma tego dość i żałuje, że taką książkę napisał.
Ale ta książka niestety po polsku nie wyszła, jest tylko po włosku. No cóż, może ktoś przetłumaczy, bo to by była ciekawa książka i na pewno znalazłaby duże zainteresowanie w kraju naszym, który tę postać celebruje. Lubi, a może po czytaniu tej książki można było rzucić na jego postać trochę inne światło. Dziękuję ci. I mam nadzieję, że my również trochę inne światło rzuciliśmy na ojca Pio. Dziękujemy i dziękuję Państwu. Bardzo. Tobie również.